Cześć, z tej strony Dominika. Od razu uprzedzam, że dzisiaj będzie bardzo głośno. Jesteśmy na nowej inwestycji, którą będziemy realizować pod klucz. I jak się domyślacie, po wysokości i wyglądzie mniej więcej, jest to stara secesyjna kamienica. Takie kamienice to są wyzwania dla projektantów. My uwielbiamy projektować takie rzeczy. Gorzej mają wykonawcy, którzy muszą przebudowywać tak naprawdę całe wnętrze od początku, ponieważ najczęściej nie było ono w ogóle remontowane od lat 80. Mamy tutaj stare aluminiowe instalacje, trzeba to wszystko wymienić i przystosować do obecnych warunków. A teraz pokrótce przejdziemy się po tych wnętrzach i pokażę Wam, jak to wygląda. Słuchajcie, rozpocznę od pokazania Wam korytarza, przecudowne właśnie wysokie ściany, wąskie korytarze długie, które prowadzą nas do poszczególnych pokoi. Tu mamy jedną sypialnię, dalej idziemy długim, długim korytarzem. Po prawej stronie mamy pokój, który pełni funkcję salonu. Tutaj już mamy w pełni zbite płytki w naszej łazience, będziemy ją dzielić z WC. Tu chłopaki na chwilę przestali pracować, żebym mogła nagrać. I kuchnia, i tu też wszystko do zbicia i do wywalenia. Jak widzicie, rzeczywiście wnętrze jest naprawdę z olbrzymim potencjałem, tak to bym najlepiej ujęła, ale zobaczcie, w samym centrum piękny widok na kolejną kamienicę. Czyż to nie jest cudowne? Co może być wyzwaniem w takim wnętrzu? No na pewno bardzo duża ilość gruzu, którą trzeba z tego mieszkania usunąć. W takich lokalizacjach tych starych kamienic najczęściej mamy do czynienia właśnie z centrum miasta. Jaki może tutaj się pojawić problem? No nie można postawić kontenera. Te dzisiejsze właśnie ciężarówki, którymi dysponują firmy od usuwania właśnie tych wszystkich pozostałości po remoncie, niestety nie wjadą w ciasne bramy kamienic. Dlatego trzeba się umówić z taką firmą remontową, żeby ustalić sobie jakieś jedno miejsce, gdzie te worki zostawiamy i od razu, jak tylko je napełnimy, to dajemy znać, żeby przyjechali i zabrali, żeby absolutnie nie blokować przejścia, nie denerwować sąsiadów. Słuchajcie, resztę materiału postanowiłam już nagrać na spokojnie u mnie w pracowni. Jak zdążyliście zauważyć, jeżeli oglądaliście wcześniejsze moje filmy, bądź jesteście tutaj pierwszy raz, moja pracownia również mieści się w kamienicy secesyjnej. Ja osobiście uwielbiam takie klimaty, uwielbiam wnętrza z duszą, ale fajnie wprowadzić się do takiego wnętrza, jeżeli jest już ono wykończone i zrobione. Uwierzcie mi, że remont właśnie takiej kamienicy, zabytkowego obiektu, wiąże się z dużo większą ilością zaangażowania ze strony inwestora, ekip, projektanta, wszystkich osób jakby składowych, które finalnie doprowadzą te wnętrze do użytku. Z czego to wynika? Pomijam kwestie konserwatorskie, bo to rzeczywiście jest już naprawdę czasami droga przez mękę, ale jeżeli już te sprawy konserwatorskie mamy ogarnięte i zostaje nam tylko i wyłącznie remont tego wnętrza, no to na pewno musimy nastawić się na to, że będziemy wymagali innych pozwoleń, dodatkowych pozwoleń, dodatkowego nakładu prac, niż dotyczy to nieruchomości nowych, deweloperskich, budowanych już w nowej technologii. Do czego zmierzam? Bo może troszeczkę tak chaotycznie zaczęłam. Zmierzam do tego, że w takich wnętrzach musimy wymienić wszystko, czyli wszystkie instalacje. Tak naprawdę czasami ściany musimy zbić do gołej cegły. Nie czasami, najlepiej i zawsze jest zbić ściany do gołej cegły, ponieważ ta cegła pod spodem jest zdrowa, jest takim właśnie zdrowym materiałem, na który dopiero powinniśmy nakładać tynki i szpachle.
remont mieszkania w kamienicy to również wymiana wszystkich instalacji. Tak jak wspominałam na początku, najczęściej właśnie takie kamienice nie były remontowane, ich wnętrze od lat 80., a w latach 80. instalacją, którą najczęściej, najpopularniej używano, była instalacja aluminiowa. Należy ją wymienić. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w momencie, kiedy decydujemy się na zakup i remont właśnie takiej inwestycji? No, przede wszystkim należy sprawdzić, czy są wymienione piony, żebyśmy nie mieli takiej niespodzianki w momencie, kiedy zrobimy remont naszej łazienki, a przychodzi zarząd spółdzielni i mówi: halo, halo, musimy tutaj wszystko kuć, bo będziemy wymieniać nasze piony. Warto się zawsze tego dowiedzieć, czy jest to planowane w najbliższym budżecie, w najbliższym czasie, tak żebyśmy nie narażali się na niepotrzebne koszty i nerwy. Na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście będę do Was wracać co chwilę z kontynuacją realizacji pod klucz naszych inwestycji. No już dobra, dam sobie z tym spokój. Cześć, słuchajcie, zapraszam Was na kolejną odsłonę naszej dewastacji kamienicy. Zaraz Wam pokażę, właśnie spaceruję korytarzem. Uwaga, bo jest różnica między poziomami. Pokażę Wam, jak po 2 dniach rozbiórki wygląda ta przestrzeń. Zaczniemy sobie teraz od kuchni. Tak jak widzicie, chłopaki walczą tutaj z posadzką wielowarstwową. widzimy, jakie ocieplenie stosowali nasi budowlańcy w latach 80., bo na pewno są to pozostałości z tego czasu. Wysokie wnętrze, już tak naprawdę bez płytek, gotowe piony. Widzimy, jak nam się rury tutaj wszystkie odsłaniają dookoła, jak przechodziły na drugą stronę. To wszystko będziemy starali się pochować. To, co nas czeka, to jeszcze przebitka z WC do łazienki. Łazienka też już jest opróżniona. No oczywiście bardzo ciężko będzie złapać tutaj piony. Chłopaki jak odpalają laser, no to tak naprawdę, spójrzcie, jaka różnica poziomów, co oni tutaj dokładali. Jeszcze pozostałości jakichś desek, a najlepsze jest tutaj korytarz. Zobaczcie, ile tego gruzu musieliśmy skuć, żeby tak naprawdę dostać się do legarów, do tej właściwej posadzki, która pierwotnie była w tym budynku zaplanowana. Cześć, trzeci dzień intensywnych prac w kamienicy. Mieszkanie zostało totalnie odgruzowane. Zostały wykonane wszystkie prace związane z wyburzaniem i wynoszeniem gruzu. Za chwilę Wam pokażę to, co znajduje się za mną, czyli totalnie wybebeszone wnętrze w mieszkaniu, w kamienicy. Muszę się jednak trochę śpieszyć, ponieważ jest już późna godzina, mamy 16, a za oknem robi się ciemno i zapomniałam, że tutaj nie mamy światła, więc już szybciutko pokazuję to, czego dokonali chłopacy. Dobra, lecimy szybciutko. Pierwsze co, zobaczcie, jaki uskok. Ile tu było po prostu warstw wszystkiego, ile chłopacy musieli powynosić tego gruzu, żebyśmy mogli tak naprawdę dostać się do tej właściwej warstwy posadzki. Ile jeszcze tutaj jest, 3,20, nie pamiętam, albo 3,13, bo już mi się mylą budowy. W każdym razie zobaczcie, ile jeszcze tutaj tej wysokości zostało urwane przez to, że tyle warstw zostało nagromadzonych przez lata w tym mieszkaniu. Tutaj, jak widzicie, czekają jeszcze na wyniesienie worki. Dlaczego czekają? Ponieważ mamy dzisiaj piątek, a kamienica jest usytuowana w centrum, więc worków takich nie można zostawiać na chodnikach. Zakład, który zajmuje się właśnie wywożeniem gruzu, będzie mógł to zrobić dopiero w poniedziałek, więc takie worki
radzę przechować zawsze przy takich inwestycjach na budowie. Dlaczego? No po prostu dlatego, żeby się nie zainteresowała Straż Miejska i żebyśmy nie dostali mandatu. Kolejna rzecz, tak jak tu ciemno strasznie, ale już widać łazienkę i co najważniejsze, to tam mamy przebitkę naszej łazienki. Jaka duża ta łazienka nam się zrobiła, tutaj nie chcę przejść, bo widzicie, jeszcze wystają ze ściany pozostałości po instalacjach. Przechodzimy do naszego WC. Fajnie nam się wszystko wyklarowało. No i proszę bardzo, jesteśmy teraz w naszej kuchni. Już wszystko jest wyczyszczone z pozostałości starych płytek, starych warstw na posadzce. Bardzo, bardzo dużo pracy, słuchajcie, żeby to wszystko odgruzować i doprowadzić do stanu używalności. Także tak to wygląda. Na szybko jeszcze dogram, póki mamy trochę tego światła. Słuchajcie, tak jak wspominałam, 3 dni intensywnej pracy rozbiórkowej. Wynoszenie gruzu, wynoszenie pozostałych elementów, takich jak drzwi, jakieś szafki, stare właśnie posadzki. To wszystko zostało uprzątnięte i teraz zaczynamy kolejny etap pracy. Jaki to będzie etap? No, zabieramy się za instalacje, bo tak jak Wam wspominałam, instalacje w takich właśnie wnętrzach nie bardzo często, tylko zawsze, jeżeli nie były modernizowane, w przeciągu ostatnich lat są całkowicie do wymiany. W tym filmiku zawarłam już wszystko, całą swoją wiedzę i to, co chciałam Wam pokazać właśnie, jak się pracuje na takich kamienicach. Zapraszam Was do oglądania innych moich filmów, innych moich kursów, na które serdecznie zapraszam. Tam jest pakiet wiedzy dla wszystkich, którzy będą się w przyszłości remontować bądź zakupywać mieszkania. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie. Buziaki, ściskam Was, pa!